Po wakacyjnej przerwie wracamy z cyklem Kibice Pytają. Jarek Jach, zapraszam. Dawid Foltyniewicz, czy często spotykasz się z komentarzami, że przypominasz komuś Neymara? No na pewno spotykam się z takimi komentarzami. Po publikacji tego w internecie spotykam się z tym na pewno częściej. Jest to dla mnie jakaś fajna sprawa i małe wyróżnienie. Marcin Tofil, czy masz jakiegoś idola na swojej pozycji, na kim się wzorujesz? Generalnie nie mam idola na pozycji środkowego obrońcy. Jako mały chłopak wzorowałem się raczej na zawodnikach ofensywnych. Dlatego analizuję wiele meczy i nie mam jednego idola. Przemek Szkolniaki. Twoim zdaniem, jaką formację powinno wzmocnić Zagłębie przed zakończeniem okienka transferowego? No jak wiemy już wszyscy, okienko transferowe dobiegło końca. Wydaje mi się, że mamy na tyle silną kadrę, że poradzimy sobie spokojnie w Ekstraklasie i nie były w zasadzie potrzebne żadne wzmocnienia. Jarek Jakubczyk. Dlaczego Jach z pierwszej ligi i Jach z Ekstraklasy to zupełnie różni zawodnicy? Skąd ten progres w lepszej piłkarskiej lidze? Wydaje mi się, że przede wszystkim przełamałem się psychicznie. Głównym moim problemem była głowa i wspólnie tutaj z trenerami, czy też z psychologiem dużo nad tym pracowaliśmy. Ten element był dla mnie kluczowy, poprawiłem go i dlatego dzisiaj jestem na dużo wyższym poziomie. Jacek Tomaszewski. Jachu, jakie to poczucie zagrać przy 10-tysięcznej publiczności, jaka miała miejsce w meczu z Lechem? Doping z przodka cię niesie? Na pewno. Wielu kibiców na stadionie to zawsze pozytywny bodziec dla nas. Super doping z meczu z Lechem przełożył się na fajne zwycięstwo. Fajna atmosfera na stadionie. Oby więcej takich meczów w Ekstraklasie. Kacper Ilnicki. Czy Lubomir Guldan oraz Maciej Dąbrowski pomagają ci w dalszym rozwijaniu się? Na pewno. Razem z Maćkiem i Lubomirem na pewno wspieramy siebie. Każdy podpowiada sobie, wymieniamy się swoimi jakby doświadczeniami i cały czas współpracujemy z sobą. Jaćwing Godlewski. Kto z obecnej kadry ZL jest największym pracusiem na treningach? No generalnie cała drużyna pracuje mocno, każdy walczy o miejsce w pierwszej jedenastce, czy też w osiemnastce. Jedyne nazwisko, które tak naprawdę rzuca mi się ponad wszystkich, to Karol Żmijewski, młody chłopak, który naprawdę daje z siebie bardzo dużo i na każdy trening przychodzi mocno zmotywowany. Norbert Szeloch. Jarek, ile lat czekałeś na powołanie do reprezentacji U21? Jak to było zadebiutować w Ekstraklasie i jakie masz wspomnienia z tego faktu? Kto dla Ciebie jest godny naśladowania? Bo dla mnie jesteś między innymi Ty. No jeśli chodzi o powołanie do reprezentacji, no to w zasadzie nigdy nie marzyłem nawet o tym, żeby dostać powołanie do reprezentacji U21. Fajna sprawa, naprawdę niesamowite przeżycie. Debiut z Ekstraklasy na pewno nie najlepsze wspomnienie, bo przegraliśmy ten mecz na wyjeździe. To był również sezon, w którym spadaliśmy z Ekstraklasy. Wydaje mi się, że na pewno bardziej negatywne niż pozytywne wspomnienie. Jeśli chodzi o kogoś, kogo naśladuję, no to tak jak już mówiłem, generalnie analizuję grę wielu zawodników, nie mam jednej osoby, którą naśladuję. Tomek Pacha. Jarek, jak się czułeś po drugiej połowie w meczu z Górnikiem? Na pewno oczekiwaliśmy troszeczkę więcej po pierwszej połowie fajnej, którą wygraliśmy 2-0. Mecz się dla nas ułożył niekorzystnie, szybko Górnik w drugiej połowie zdobył kontaktową bramkę i w zasadzie całą drugą połowę gdzieś tam broniliśmy się. Na pewno nie była to nasza najlepsza połowa i czuliśmy się raczej kiepsko po całym meczu. Marek Szczęsny. Miałeś może propozycje z innych klubów w tym okienku? Generalnie wiedziałem, że będę miał ciężką sytuację w Zagłębiu, aby grać regularnie, ponieważ Maciek Dąbrowski, Lubomir Guldan grają naprawdę bardzo dobry futbol. Chciałem iść na wypożyczenie do jednego z klubów pierwszej ligi. Byłem już praktycznie jedną nogą w dolkanie ząbki, także na pewno miałem jakąś tam ofertę i było to całkiem realne. Dziękuję za wszystkie pytania.
Według mnie na wyróżnienie zasługuje Dawid Foltyniewicz i jego pierwsze pytanie. Także zapraszam po odbiór biletu na mecz z Krakowią. Wszystkim zadającym pytania serdecznie dziękuję i pozdrawiam.